jesteśmy w Gminnej Instytucji Kultury w Rokitnie w przeddzień 106 już rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. Nasze gminne obchody Narodowego Święta Niepodległości rozpoczęły się już w ubiegłym tygodniu. Szkoła Podstawowa, Gminna Instytucja Kultury organizowały już i warsztaty kotylionów, i piękną akademię. Dzisiaj jesteśmy w Gminnej Instytucji Kultury w Rokitnie na koncercie patriotycznym. Na początku chcemy zaprezentować nasze dobro gminne, a więc najmłodsi wystąpią z pięknym, z piękną inscenizacją patriotyczną. Później mamy niesamowity koncert Póki Polska żyje w nas, duet w wykonaniu pań z Warszawy. Dzisiejszy koncert to niesamowite wydarzenie dla nas, dla mieszkańców gminy Rokitno. Piękny duet i mam nadzieję, że będą niesamowite pieśni w wykonaniu tych pań. Jutro natomiast, 11 listopada, jutro składamy kwiaty, zapalamy znicze w miejscach pamięci w naszej gminie Rokitno. I w związku z 11 listopada chciałbym życzyć wszystkim mieszkańcom gminy Rokitno, wszystkim mieszkańcom powiatu bielskiego, przyjaciołom gminy Rokitno, Polakom, abyśmy zawsze i z radością, i z zadumą obchodzili to święto i cieszyli się wolnością, cieszyli się, że żyjemy w pięknym kraju, w Polsce. Nadziei uczą ci, co na stos umieli rzucić swój życia los. Za ojców groby, za trzeci maj jest takie miejsce, taki kraj. Król mój piękny,